Mówią,
non sono d'accordo, che se tu ottieni fuori un demoni, ti ottieni fuori lo Gesù. Dove tu ci sei, dai, tu ci sei questo solo, nel silenzio, come può essere questo? Non si sa, tu non sa da giù, già credi si può, per il tuo vento, non lo sa, non lo sa, ma vedi, tu ti ho visto, sì, perché i conti sono ci fanno, non lo sa, 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 jesteśmy posłuszni względem tej osoby, więc musimy to zrobić. Wszystko zależy, co dana osoba ma na myśli. No, na przykład, że tak troszkę wychodzę z innej strony, powiedzmy, że są znaki drogowe, że mam ich słuchać, bo ktoś tak myśli, że te znaki mają normalne. Znam się nie z tego problemu, że za szybko dojechać. Sam w lewo mieszkam, mówiłem się z kimś, do szkoły się spieszę, czy tam na zakupy jadę. I nie chcę wyjechać w pogodę, nie znam, że mam jakąś możliwość, gdzie jestem w tym rodzinie. Teraz to jest udomienie czyjejś woli. Mam to zrobić, nie mam to zrobić, dlaczego to robię? Czy to jest na korzyść dla mnie, czy na pomoc? Muszę taka sytuacja. To też nie jest moja wola. Proszę? Czyli jest tak w stronę. I czy na przykład to rozumiemy, bardzo czy nie, to zawsze jest dostronne. Na przykład to, co powtarza się, że rodzice mogą coś zrobić, ale tego nie rozumiem, dzieciństwo najczęściej. To też o tym rozumiem, że to dla naszego to prawo wspólnego. Także dla naszego bezpieczeństwa i dla wychowania się, że rodzice chcieli, że coś dobrego przyprawić. Jeszcze się mam coś wyjaśnić, bo słyszę. Poprawia jest wszystko, tak? To jest tak. Nie jest. Człowiek uchwalony. To on coś mówi, że to jest ten korzyść. Tak? To jest dużo bardzo taki pokory, że też można to sprzedać. Ale pokora to nie jest coś, co po prostu idzie przeciwko drugiemu człowiekowi. Tak? Jeżeli człowiek jest posłuszny, to jest pokory. Wszyscy słyszymy. Tak? To mamy już nasze wspólne, to jest to niepodobne. Ale zawsze zostaje to pytanie.
tam jest bardzo szacunek, tak? Jeżeli ja szanuję siebie, jeżeli ja szanuję swoją żonę, jeżeli jest mi kochana, to moja decyzja nie będzie nigdy wartością. Zawsze będzie pokora, propozycja, umęska, żyta, musimy zrobić. Ale zawsze to jest ale, że jeżeli sami zostawiamy się, możemy sobie przypomnieć za Abrahama, który, jak Pan mówi, powiedział, że ma pójść z Bogiem, pójść z Panem tutaj do Boga i wyjść z domu, no to on przyszedł i do żony Sary powiedział, nie to, że sam poszedł tam wszyscy zostali do ulicy, tylko poszedł za Pan za to rodzinę, czyli musiał z nim rozmawiać, musiał z nim wytłumaczyć. Tak samo na przykład sytuacja na rynku, na tym Bożym, też Pan poszedł do Żbiety, wróciła, tutaj ma na Jezusa i on jest nim wtrącony, tak? Niech czas Panu przyjdzie i Jezus może wszystko wytłumaczyć, nie tak, bo Jezus utrzymuje go wiele jak Jona i wszystko wytłumaczy, tak? Że macie na rodzice Boże, że masz przyjąć swoje małżonki do domu. Czyli sprawa Boża z tym, że jak mówimy o szacunku, to słuszeństwo i szacunku, tak? No na ile my możemy też w takim szacunku wystąpić do drugiego człowieka. Co możemy zrobić z szacunku do drugiego człowieka? Na przykład upomnieć go, a nie to, że starać, skrzyżyć, tylko powiedzieć, że to dobrze robi. Tak, co dobrze zrobił, to też szacunku pochwalić, bo nie trzeba tylko na nic zrobić. Też, jeżeli ktoś dobrze robił, to trzeba też zauważyć to. Powiedzieć, że dziękuję, powiedzieć, że bardzo dobrze to zrobić. I pochwalić to też nie znajdę, tak szacunek. No, taki szacunek może być na przykład starszy osób. To w rodzinie jest bardzo ważne, tak? To potem rzutują sobie na przyszłość, że widzą dzieci jak tata, czy mama szanują, babcia, tatka. Tylko gdy idzie do głosu, to jest oznaczało, że jest to mają, że to nie jest sztuczne. Ten szacunek się należy. To nie musi być starszy, to może być kolega. Tak, my możemy sobie żartować, możemy spojrzeć z razem, ale jest nasz szacunek, nigdy nie będzie stawiał jakiegoś posiedliska, tak, żeby ktoś by chciał zniszczyć za to, żeby to nie było, to wiadomo, że szacunek nie będzie zawsze zdrowy. Tak, to jest też posłuszeństwo. Na przykład, komu my wszyscy jesteśmy posłuszni, żeby tak pomyśleć? No, bo każdy z nas, czy chce tego, czy nie, zawsze jest komuś posłuszny albo czemuś. Są ludzie, którzy są do Boga. I się podoba, że nie muszę nic słuchać. Bo albo rozumiesz, że to jest dobra wspólnego, albo rozumiesz, że to nie przyjmuje, tylko wtedy, no to wtedy, no to wtedy ktoś nie ma dobra, tak? Czy ja tego chcę, czy nie, muszę mi to słuchać. Mam wszystkie duszy. Że muszę słuchać, że tam wyższy instytucja, jak różne rynki też muszę to do profesorów, tak, żeby się starszy, żeby został wtedy nauczyć. Podchodzimy, jesteśmy na przykład z posłuszeństwem zależnym, po prostu tam już jest. To jest silniejszy od nas. To jest zawsze od nami ma władzę i to, że będziemy posłuszni, bo jak nie ma to jest to, to jest to, to jest to, to bo ja się mówię, możemy nas to podobać, to musi się podobać, ale jeżeli tak, no to może mamy się słuchać, mamy być poddani, że tak. Na przykład mamy sobie pogodę. Jest deszcz, wychodzisz na dół i ja jestem już w wieku szkoły, nie wiem, jak bardzo. Mówisz, oni ci nie podobie, wszyscy to otwarcie, proszę. Gniewa się teraz sobie, bo inaczej się chyba też. No czy chcesz, nie, to musisz się stosować, tak? Musisz. To jest coś silniejszy, to ma władzę, to przyrodę, to wody, czy się stosuje, że wiesz. On jest posłuszny. Czy może być wody, znaczy nie może być z tego. Oczywiście się teraz tam nie spodziewałem, nie może. Ale człowiek może być dobrym zaznaczeniem jest posłuszny. Rodzicom posłuszny. Wiadomo, że zawsze jest pytanie, czy robi to z miłością, czy ze strachem, albo jestem ze słowem, że mi się nie czytamy. Ale mówię to jakby jest tak poważnie.
jest Panie Bogu, my tego nie chcemy, ale na przykład otwieramy osoby, że takie posłuszeństwo, powiedzmy, to jest, że jest sobą. I chcę z tego wyjść, ale na tyle jest przyzwyczajony, że jest posłuszny tam przyzwyczajenie. Nie chcę tego robić za to jest też posłuszeństwo. Głos ma zwyczaj kłamać, oszukiwać, kraść. Nie chcę tego robić, a robię. Jest po prostu posłuszny. Ktoś ma zwyczaj mówić tam na wieczór. Ktoś więcej, ktoś mniej. Ktoś tylko ojczyma, że się postawiamy, co on mówi. Ale jest tam posłuszny. I to teraz jest czas takiego postu, bo na siebie mają taką sprawę, tak? Czy ja nie jestem posłuszny Panu Bogu, czy jestem posłuszny sobie, może pomóc, to jest przeciwko Panu Bogu. To są różne rzeczy. Możemy teraz to, żeby tak nie uczelnie się, można pokój, że ludzie mogą być w posłuszeństwie w ten sposób. Jeżeli mówimy o czymś niedobrym, negatywnym. Na przykład ludzie mogą albo coś słuchają. Jeżeli rówieśnikom, to jest posłuszne? Rówieśnikom mogą być. W sensie, jak na przykład rówieśnicy mogą powiedzieć, że nakłonić na słowo, że to jest na przykład nie chcieli brać. Dla mnie to jest zrobione to, żeby nie stracić w pokoju. Tak, już wiadomo, i dlaczego to robimy, cały czas mam starą świadomość, że nawet jeżeli robimy takie sprawy, tak, znacznie dłuższe, jak Łukaszan mówi, to i tak to później jest, to dzisiaj na przykład. Dzisiaj wydaje mi się, że wszystko jest załatwione. Zrobimy, jesteśmy dalej kolegami, wszystko w porządku. My musimy przyjąć jakiś tam czas, trochę czasu w mylnie i ten gry może po prostu tutaj wiedziały, że to zależy. Nie zrobię z tego mojego dobra. Nie szanuję się. Jesteś bulicowy, jesteś lamcą, jesteś oszustem, to co tak chodzi. Może warto czasem pójść przeciwko, dlatego, żeby było tym, kto się za to posłuchował. Pomógł sobie z Państwa. Tak myśleć. Żadno. Ale może pomóc człowiek, który to było tak, żeby jakiś przykład mówić. Jeżeli tak mówię, a potem ktoś mi zada, kto jej mówi, jaka może być sytuacja. Nie chcę wymyślić. Nie chcę dowiedzieć z naszego życia. I każdy jest sobie pomóc. Może w tym dużo słowa szumu, nie na przykład polega się, tak, że polega się na żarty. Zawsze miałam taka koleżanka, która mówiła, że właśnie na wakacje, na właśnie a Thank you.
posłuszeństwo my możemy zrozumieć w skutkach, a możemy już sobie przypuścić, co mogłoby być. Wtedy mam wybór, posłuchać czy nie posłuchać. Na przykład zawsze możemy wyrobić się tak, stacja jest ustawiony, żeby od razu wszystko to jest od razu chcemy decydować. Ale może warto dzisiaj też nauczyć się dać sobie czas, jakiś nie wiem, 3 minut, 5 minut. Ktoś się telefonuje, dzwoni do ciebie, ten motora, za 2 minuty odsłonę. No dobrze, jak masz pojęcie, co robisz, to od razu masz tak, czy nie. Może warto teraz dać sobie ten czas, albo na kogoś się poradzić, albo przemyśleć, albo zapytać o głowę, jak mam to zrobić. Nie zawsze są w życiu takie sytuacje, gdzie jest czarny biały. Nie zawsze. Bardzo często jest tak, że jak rozumiem tak jak dzień i noc, to nie jest tak, że sekundy się zmienią. Później jest kościoła, jest winno, rozmawiamy, a nie sam czarny. Tylko jest albo jakieś świtanie, czy rok, noc, jak się noc na dzień zmienia, to jest skrót. A skrót jest zawodnie, czyli ten poranek w pierwszym. Na przykład też tam trwa życie, zimy to się robi z ciemny, tak? Ale nie w jednym momencie. W życiu bardzo często są takie porażki w wieczorze, gdzie nie zdążysz tego zrobić. Ale jak jedziesz samochodem i teraz myślisz, jak lepiej wyjechać tą trasę, nie? Ale zamiast się zatrzymać, to jedziesz, 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 a wy skręcasz w szoku ze średniejszym odwrotem. Tak? Czyli zawsze nie wiem, przynajmniej ja tak widzę po sobie, że dzisiaj bardzo często boję się stracić czas na myślenie. Bo chciałbym być do służby tylko sobie. Rozumiem, że jestem tam sobie ja, jestem dorosły, jestem księdze, ale wszystko jedno warto by było przytoczyć. To wszystko i powiedzieć, daję sobie czas. Muszę się zastanowić. To jest na przykład posłuszeństwo względem wyższego dobra, tak? Względem tego, co ma być, względem tego, jakie skutki mogą z tego być. I czy my to robimy dla rodziców, czy robimy to dla siebie, czy robimy to dla naszych znajomych, kolegów, koleżanek, czy dla kogoś bliskiego, to ostatecznie tak robimy to dla mamy. Dlatego, że albo za to, co włączy wizję, trzeba powiedzieć po ostatku, albo jeżeli wszystko poszło w nic, zero, to dobrze było przyprosić. Taki na przykład, żeby później ktoś z tego nam posłuszył. Ktoś zostanie dyrektorem, ktoś będzie tam planował jeszcze raz powtórzył sędzę na kierownicą, ktoś będzie odpowiedzialny w pracy. I teraz, żeby ludzie nie słuchali, jak to mogę sobie wyobrazić na ten moment, kiedy na przykład nikt tutaj jeszcze nie jest dyrektorem szkoły, tak? Ale może tak być, to jest to. I teraz, jak ja mam się zachować? Można sobie wyobrazić, w jaki sposób ja już dzisiaj mógłbym zostać tam koordynatorem szpitala, dyrektorem szkoły, naczelnikiem, deputatem, prezydentem, biskupem, czymkolwiek, tak? Co by dzisiaj zrobił? Jestem na przykład dzisiaj gotowy. Zostaję tatą, mamą. Co teraz? Jak to mówić? Do tego, co podejmować? Komisja jest pomocna, tak? Mamy dużo różnych opcji, ale naprawdę, no, chwila momentu, jest nie ślub, jest nie małżeństwo i co teraz? Zostaje się z konkurencją, co? Mamy na przykład seminarium, tak też nasz prefekt mówił, jak myśmy przychodzili, to pytali się, a jak zrobić, a jak zadecydować, czy jechać tam, czy nie jechać? On mówi, chłopie, a masz żonę, twoje dzieci? Przykład. Pytanie. Nie wiem, ja nie przychodzę. No, spokojnie. No, to od razu mam głównie, to dlatego, że trzeba wyłączyć swoją fantazję. Na przykład dzisiaj dostałeś w tym sierpniu, rozpobierasz się w ogóle, ty idziesz w ołtarz. Co masz robić? Jak masz poprawić? Co masz powiedzieć? Jak masz się zachować? Do kogo podejść do kościoła? Do starszych, młodszych, do babci, dziadka? Nie przyjdzie do zabezpieczenia, jak to wszyscy wiedzą, czy może też jakby pójść do świń, zapytać, co ten jest smutny, gdzieś tam, co tam, kurde, bo tam nie się nie czeka, śmiać, no przecież coś przyczyniło z tego, że tam to tak, nie wiem, gdzieś tam jest. Nie wiem.
Może także dla drugiej nas. Po pierwsze, dziękuję bardzo za te wypowiedzi nasze. Ale jest jedyne powiedzmy. Po przykładzie zdarzy, sens zdarza. A każdy jest marszem, podążą, który pełni tą akmen. I trzeba na wiosk, jest oficjalnie mamę, tatę, dyrektora szkoły, lekarza. Na przykład, kto by z was chciał powiedzieć, Marynę Księdza, powiedzmy, bo jak to jest słowo Księdza, tak? Widzę go w różnych sytuacjach, kiedy są zgody, spowiada, poprawia, idzie do chorego, nie wiem, po kręcie, trzeba to nie wiem, pisze coś w zakresie. Trzeba to robić Księdza. Pierwszą listę od razu na palmę, takiego. Czerwony fioletowy jest prowizjonalny w czasie, taki inny jest udany, rozwodny, czarny. To się będzie zadawało. Słowo Ksiądz, od razu pomysł. Ja wiem, że słowo Ksiądz, na który jestem spacerzy. Co tutaj jest na spacerze? Nie wiem dlaczego. Mówisz, czy nie mówisz? Ksiądz przeważnie mu się kojarzy z kościołem, a tak z spacerem to jest takie trochę rozkoszne. Właśnie dlatego, że będzie pewnie 5 minut spokoju się przejść. Bo jak już słyszę do Ksiądz, to jest też rozmawiać z człowiekiem, że możesz porozmawiać z wikutaną zonką, kościelnie. Ksiądz, który tam jest dostępny, jest to zadowolony. Tak, dostępny do ludzi. To jest jeszcze co? Inne wieku. Ksiądz, to jest jeszcze na mnie. Ja bym na myśli namalowany przez odprawianie Boże. Czyli kiedy w czasie mszy jest, tak? Tak. Modlitwa i ofiarowanie. To jeszcze tam. Nie zarobił na jego adresu. Nie, to jest bardzo interesujące. To też nie ma na adresu, tylko nie ma na adresu. I malarza mówił o nim. Jest taka historia, która poszła na Litwie. Pierwszy obraz to był taki obraz, który jest skarbowy. To jest zamalowany i on pytał o tym, że malarz. Jak malarz ma Jezusa? Czy on stał, czy on szedł? Jak na malowca. A on mówi, Pan Jezus przyszedł. Jak na malowca, jak on przyszedł. A jest tak, jakby zatrzymuje swoje, jakby idzie i zatrzymuje się, nie? Czyli to jest taka jakby stacja jego. Ta ogromna sesjonacja każdego ludzi. No na malowca. Mówi, na malowca, ale Jezusa, który przyszedł. Nie jest on to słowo. Bo idzie na apostolę. Ja myślę, że to jest słowo księdza, które błogosławił ludzi.
Jest autor, musi to zrobić, ale z miłości
rozwijać się tak, żeby nie dawać radę. I czasem taka wyobraźnia, takie myślenie dobre, znaczenie, że jestem jakiś fantastyczny, wyobrażam sobie, że jestem kosmonautem, a to jest przestało, że jestem na świecie, żeby nie odrodzić. I to się może być problemem, który musimy kiedyś. Ale jeżeli mogę w takiej wyobraźni sobie pomyśleć, co by mi to zrobił, jaka decyzja dzisiaj. Na jakim mam autorytet dzisiaj? A czy się już za mną mówię, czy nie? Czy ja wchodzę tam gdzieś do pracy, czy to gdzieś tam chyba mam wielu, ja w jakimś zachowuję? Szanuję mnie, szanuję obywateli, czy oni są tam inni, czy ja tam sprzyjam? I to zawsze daje takie odpowiedzi na gotowe, tak? A inny jest niegotowy, jutro spotka z następnym tydzień. To też modlitwa przed Panem Bogiem, to też prośba. Otwiera nam rozum, aby nam to jasne, aby to wszystko, co już jest na samym Pismie Świętym, to co wygląda się na planie, to zawsze jest takim startem na moje życie. Że ja wybieram nawet to, co jest trudne. Mam ofertę, nigdy nie mam. Nigdy zawsze to łatwiznę. Bo bardzo łatwo jest pójść za tym, co jest takim prostym, fajnym, szybkim, ale wiadomo, że najtańsza, bo to jest ładny ser, to jest to, że dawno ser, to zawsze jest tej, co myślałam. Udaje to moją myślą. Ładny, tak. Bo to tam jest wszystko zostało. Uzależnia od sytuacji. Starcza to zdobyć, to pracować, postarać się, nie wiem, pożyczyć, podziękować, tak jak poprosić. No tak, to funkcjonuje. Chciałam bardzo dziękuję, że jesteście sami. Dziękuję też za Wasze odpowiedzi. Za to, żeby sens tego realizować. Znaczy, bardzo się cieszę, że mogliście miejsce nas spotkać, że nas mogą zapoznać. Tak naprawdę sobie zrobimy taką modlitwę. Każdy odpowiedź za jakąś intencję, bo mogliście otrzymać to rozumienie. Razem tego z Wami. Proszę, to można być. Rozumiem, może tak. Znaczy, jak się widzę, to tak, że to jest tutaj pierwszy, bo wiecie sobie sami, zrobimy taki pół, wyjąć się z ręce, zrobimy jakąś intencję. A, że to prawie zostało, nie wiem, że musisz, tak? Tak, nie wiem, co zostało na zdanie, co mam na zdanie. Dobra? Proszę, chyba w ręce tam usłyszę, taki pół, to żebyśmy mogli uznać Pana.